Jest oczywiście bardziej nowoczesna i jest nowa. Nasze auta przejeżdżają rocznie 40 tysięcy kilometrów. To oznacza, że każde pojedyncze auto jest po prostu intensywnie eksploatowane, a więc oznacza, że mamy nowy sprzęt, którym będziemy mogli w tej chwili starać się docierać do naszych pacjentów. Przede wszystkim różni się tym, że to już jest karetka nowa, zaprojektowana według najnowszych standardów i z całą myślą techniczną, która w medycynie idzie ciągle do przodu, jest już po prostu bardziej doskonała, czyli jest przede wszystkim większa, jest bardziej ergonomiczna. No, przede wszystkim daje możliwość lepszego działania, skuteczniejszego działania zespołem ratowniczym. Tą karetkę obiecaną mieliśmy w ubiegłym roku podczas wizyty pani wojewody, która wizytowała nasz szpitalny oddział ratunkowy wspólnie z panią dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia. I wówczas padła deklaracja, że w następnym roku, czyli w roku 2013, doposażeni zostaniemy w kolejną karetkę. No i słowa pani wojewoda dotrzymała. Oczywiście jest to też przy zaangażowaniu finansowym i szpitala, i naszym. Takie są warunki. I cieszymy się, że nowy sprzęt trafił do Sanockiego Szpitala. Jak sama pani wojewoda podkreślała i pani dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, że jest to jeden z najlepszych SOR-ów na Podkarpaciu. Co też przekłada się na to, że dostajemy nowy sprzęt. Mamy deklarację dofinansowania też z Urzędu Marszałkowskiego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Otrzymaliśmy blisko 4 miliony od premiera na przeniesienie oddziału neurologicznego, co będzie się wiązało z faktem uruchomienia nowego oddziału, nowoczesnego oddziału. Będzie to kolejny oddział po hemodynamice, która funkcjonuje w szpitalu, po kardiologii. Teraz będziemy mieć neurologię nowoczesną. Został już ogłoszony przetarg, także cieszymy się, że ta jakość leczenia w powiecie sanockim się znacznie poprawia. Firmy starają się produkować coraz lepszy, coraz bardziej nowoczesny sprzęt i ten sprzęt właśnie reprezentowany jest tutaj w tej karetce. Mam nadzieję, że będzie dobrze służył naszym chorym i że będzie jak najbardziej bezpieczny. Nosze przy tym wszystkim są lżejsze, przy tym wszystkim pozwalają uzyskać nam jeszcze inne pozycje, które w pewnych przypadkach stają się dla chorego lepszym komfortem po prostu. Dają nam również jako pracownikom możliwość zniesienia pacjenta w wąskich klatkach schodowych, czyli jeszcze więcej właściwie przy zachowaniu tego wszystkiego, co do tej pory oferowały standardowe nosze. Ta karetka trafi do podstacji w Tarnawie. Chcemy, żeby jeszcze skończyły się te prace drogowe, które tam trwają i jak już będziemy spokojni o los tej karetki, ona tam trafi w najbliższych tygodniach. Taka karetka w skali roku do pacjenta przejeżdża około 40 tysięcy kilometrów i mniej więcej udziela pomocy 2000 osób w skali roku, a więc naprawdę jest to sprzęt będący w nieustannym użyciu, taki, który ma znaczenie, jeżeli chodzi o efekty pracy medyków, przede wszystkim ratowników medycznych.